Witam ponownie. Po raz kolejny na prośbę jednego z użytkowników nakręcam kolejny film. W tym filmie pokażę Wam, jak pobierać aplikacje z moich linków. Tak, na pewno będzie nam potrzebny YouTube albo byle jaka przeglądarka internetowa. Nie wiem, wejdę sobie w moje filmy. Niech to będzie na przykład Crossy Road. Dobra, w opisie, tak jak mówiłem, są podane dwa linki. Jeden to Wesprzyj mnie, w którym pobieranie jest płatne. Mianowicie, żeby pobrać plik, trzeba podać swój numer telefonu. Koszt tej usługi to bodajże 6 zł. Ale macie również drugą opcję, która jest bezpłatna. Czyli wersja schomikuj. Plik ma poniżej mega, więc możecie go za darmo pobrać. Dobra. Po pobraniu pliku musimy mieć byle jaki menadżer plików. Niestety nie otworzymy, nie obejdzie się bez tego, jak mam być szczery. W menadżerze plików wchodzimy w download i szukamy naszej aplikacji, czyli no GameHacker, tak? Musimy go zainstalować. Może ci wyskoczyć, że musisz odznaczyć opcję nieznane źródła. No to jeżeli to zaznaczysz, to potem normalnie zainstalujesz tą aplikację, tak? No już mam ją zainstalowaną. Nie wiem. No i po uruchomieniu tej aplikacji będziemy musieli przyznać jej ustawienia roota. Jeżeli nie masz roota, no niestety musisz go albo zrobić, albo nie jest to dla ciebie film. No więc jak hakować teraz? No weźmy na przykład w Crossy Roada, jak go znajdziemy, tu jest. Nic, powtórzę się, bo już jeden filmik z Crossy Roadem był nagrany. A niech będzie. Dla was wszystko. No tak w międzyczasie powiem, że jeżeli chcielibyście jakieś nowe cheaty albo coś, to dajcie znać. No dobra, nic. To tak jak tłumaczyłem wcześniej, trzeba podać ilość pieniędzy, którą mamy tutaj, czyli 9500 w moim przypadku, tak? Dobra. Dajmy continue. Kupujemy jakiegoś zwierzaka, żeby było nam kasy. Albo zdobywamy monetę, żeby zdobyć więcej kasy, jeżeli nie mamy na tyle. Dobra. I zmieniamy tutaj na 9400. Szukaj. I modyfikujemy u góry waluty wszystkie na raz. Na przykład tyle. Kupujemy znowu zwierzaka i kasa nam się zmienia. Żeby znów pokazać, że sposób, który wam pokazałem, działa, zmienię na przykład ilość pieniędzy na 9. Trzeba chwilę poczekać. No i próbuję kupić zwierzaka i się nie da, tak? Zmienię na przykład na 9000. I zwierzak już się kupił. Czyli sposób działa i nie jest to ściema, tak? Mam nadzieję, że ci pomogłem i wytłumaczyłem w pewien sposób, co i jak możesz zrobić. Jeżeli nie, to pytaj, pisz w komentarzu. No nic, dzięki za obejrzenie.